Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim, którzy się dzisiaj z nami połączyli. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Słuchajcie, dzisiaj jest święto kota, a my wszystkie chyba mamy kota na punkcie optometrii. Także kto ma ochotę poświętować, zapraszamy do lampki szampana, czy cokolwiek tam sprawia Wam ogromną przyjemność w konsumpcji. Zrelaksujcie się, słuchajcie fantastycznego tematu, o którym opowie nam nasza specjalistka Aleksandra Zabieło, która pracuje w klinice zajmującej się między innymi korekcjami laserowymi wady wzroku. Jest to temat, który bardzo nas ciekawi i chciałybyśmy go po prostu zgłębić, a jednocześnie zgłębiając, poszerzając naszą wiedzę, sprzedać Wam troszeczkę wiedzy wyrwanej, wykupionej od Oli, tak żeby poszerzać, promować wiedzę, powiększać świadomość i może odpowiedzieć na bardzo kluczowe pytania, które Was nurtują. Pamiętajcie, że jesteśmy tu nie tylko dla nas, ale też dla Was. Zadawajcie nam pytania. I myślę, że powoli możemy zaczynać, ale żebym nie zapomniała. Słuchajcie, od wczoraj mamy kanał na YouTubie. Jeżeli jeszcze go nie znaleźliście, proszę o, prosimy o subskrypcję, o lajki, bo wiecie jak to działa. Wy tam sobie klikacie, a nas to motywuje do dalszego działania. Także pierwsze słowa za nami. Zaczynamy. Magda, może ty zaczniesz od pierwszego pytania i od powitania Oli. No pewnie, bardzo chętnie zacznę. Olu, zacznijmy od takiej podstawy może. Czym jest laserowa korekcja wzroku i czy to jest jedyna metoda taka pozbycia się wady wzroku? Więc ja się jeszcze tylko powitam, witam wszystkich, cieszę się, że możemy się spotkać. Jeśli chodzi o laserową korekcję wzroku, jest to chirurgiczna metoda pozbycia się wady wzroku. Tak naprawdę jest to część medycyny estetycznej, która pozwala nam zapewnić dobrą jakość widzenia bez użycia okularów czy soczewek kontaktowych. Przy czym tu jest taka mała gwiazdka, dobrą jakość widzenia, jeśli nie ma innych zaburzeń wzroku albo chorób okulistycznych, które tą ostrość wzroku będą nam zaburzać. Tak? Jeśli jest jakaś inna choroba, która nam obniży ostrość widzenia, laserowa korekcja wzroku jej sama z siebie tak jakby nie poprawi. Warto pamiętać o tym, że to jest alternatywna forma korekcji. Czyli jeśli rzeczywiście pacjent już wcześniej miał jakieś perypetie z soczewkami kontaktowymi, okularami i rzeczywiście ta korekcja nie jest dla niego satysfakcjonująca, to wtedy się decydujemy na laserową korekcję wzroku. To nie jest tak, że wszyscy muszą ją przejść. Tak? To jest poprawienie komfortu życia, a dla pacjentów, którzy tak jakby rzeczywiście do tej pory nie byli zadowoleni ze swojej korekcji. Wydaje mi się, że tutaj warto też powiedzieć o tym, że nie są to właśnie zabiegi w żaden sposób ratujące wzrok, one też nie hamują wady wzroku, a one po prostu mają zapewniać dobrą jakość widzenia w tym momencie, który jest. Jeśli chodzi o same takie technikalia, ogólnie chodzi o to, że modelujemy rogówkę w odpowiedni sposób, tak żeby zmienić jej właśnie moc optyczną o mniej więcej tyle dioptrii, ile pacjent ma. Przy minusach ją wypłaszczamy, czyli redukujemy jej moc. Jeśli chodzi o plusy, no to ją właśnie robimy bardziej wypukłą, dzięki czemu ona jest bardziej skupiająca i tak w bardzo dużym uproszczeniu to jest mniej więcej właśnie o tyle dioptrii, ile pacjent ma tak naprawdę. Okej, to był bardzo mocny wstęp, ale Olu, powiedz nam w ogóle, z jakiej my cię kliniki zaprosiłyśmy, z jakiego miejsca ty dla nas mówisz, powiedz nam jeszcze słowo o sobie. Tak. Więc ja od 2 lat mam przyjemność pracować w Videomedica. Jest to, ja akurat pracuję w oddziale warszawskim na warszawskim Wilanowie. Jesteśmy tam rzeczywiście od 2 lat. Nasz macierzysty ośrodek krakowski jest tam już, no myślę, że od kilkunastu lat. I rzeczywiście jesteśmy nową filią warszawską. Ja w gabinecie pracuję, no myślę, że już dobre 5 lat. Widium zajmuje się kwalifikacją do zabiegów, ale taką moją specjalizacją, którą też robię, są soczewki kontaktowe. Więc podkreślmy jeszcze raz, że Ola jest optometrystą, nie jest lekarzem, tak. Jest optometrystą, tak. Zajmującym się między innymi kwalifikacjami pacjentów do korekcji laserowej. Świetnie nam wprowadziłaś to, czym w ogóle jest ten zabieg, że ten zabieg jest na pierwszej powierzchni oka, że jest to zabieg na rogówce.
Powiedz nam proszę, jakie są metody korekcji laserowej? Czy jest jakaś metoda, która na ten moment wydaje Ci się najlepsza? I jak jeszcze wpleciesz w to informację, jakie są kryteria wyboru z metody, to będziemy, że tak powiem, o kolejną informację bogatsi. Jasne, postaram się. Jeśli chodzi o najlepszą metodę, to tutaj chyba nie powiem nic nowego. Najlepsza jest ta, która jest dopasowana do pacjenta i jest wybrana razem z lekarzem na badaniu kwalifikacyjnym. I tak super. Jest i tutaj trudno jest jakkolwiek doradzać, metod trochę jest, każda ma swoje wady i zalety, do każdej też są wskazania i są przeciwwskazania, więc no to najlepiej jest po prostu ustalić na badaniu. Jeśli chodzi o same rodzaje metod, to możemy je podzielić na takie, bym powiedziała, dwie duże grupy, czyli zabiegi głębokie i zabiegi powierzchowne. Zabiegi głębokie robi się tak jakby w środku tej rogówki. Jest to metoda głównie Relax Smile i Femtolasik. Femtolasik podnosi się część rogówki, modeluje się środek, potem ten płatek się jakby z powrotem nakłada na rogówkę. Jeśli chodzi o smile, to tak jakby również się preparuje w środku, właśnie część środka tej rogówki, tylko już bez tak jakby otwierania całej. Jeśli chodzi o zabiegi powierzchowne, to tutaj tak jakby ściąga się nabłonek rogówki i laseruje się tak jakby bezpośrednio po ściągnięciu tej takiej najbardziej zewnętrznej powierzchni tej rogówki, bezpośrednio na rogówce, bez otwierania tak jakby w środku tej rogówki. Zabiegi powierzchowne dłużej się goją, więc rzeczywiście ta stabilizacja widzenia zajmuje dłużej, ale dzięki temu możemy mniejsze wady wzroku skorygować. Jeśli chodzi o zabiegi głębokie, no to tutaj rzeczywiście dla pacjenta są one przyjemniejsze, bo dolegliwości po zabiegu są mniejsze. Z drugiej strony trochę więcej tkanki zawsze one zużywają, dlatego przy właśnie jakichś takich bardzo cienkich rogówkach albo przy jakichś większych wadach wzroku, znaczy, przepraszam, mniejszych właśnie, przy większych wadach wzroku rzeczywiście one się fajnie sprawdzają, przy mniejszych rzeczywiście ta ingerencja w tą rogówkę jest na tyle duża, że tak jakby trudno przewidzieć efekty zabiegowe, ale to najlepiej wybrać z lekarzem na zabiegu. Powierzchnia oka też ma duże znaczenie, jeśli ktoś ma problemy z powierzchnią oka, suchym okiem na przykład, no to te właśnie zabiegi powierzchowne tak mogą nie do końca być fajne dla pacjenta potem, nie? Intryguje mnie jeszcze jeden temat. Powiedziałaś przed chwilą, że żeby zrobić ten zabieg głęboki, to trzeba wygenerować taki płatek, który później się nakłada z powrotem. Powiedz mi, kto to robi? Czy to robi jakiś chirurg, czy to robi maszyna? Tak jakby samo odcięcie komórek w środku robi z reguły maszyna, jeśli chodzi o femtolasik, jest to z reguły laser ekscimerowy, ale samo podniesienie tej klapki oczywiście robi chirurg. Okej, czyli to jest tak bardzo, bardzo precyzyjna praca. Tak, tak. Ja się tak trochę dziwiłam, jak byłam na pierwszym zabiegu na suknicę i nasz doktor Krzywicki operował, no i mieliśmy podgląd pod to, co robi pan doktor, no i to tak ładnie wyglądało, w ten tak jakby płatek jest odseparowany, tutaj ładnie jest laserowane, a ja tak jakby miałam też, mogłam zobaczyć, jak doktor pracuje i on preparując ten płatek, czyli tak jakby, gdzie ja w mikroskopie widziałam, że no jest tkanka, która jest podniesiona, wszystko ładnie, on się kompletnie nie ruszał, znaczy doktor się nie ruszał, w sensie to jest mikrochirurgia tak naprawdę, więc wymaga to bardzo dużej takiej precyzji. Wow. Niesamowite. No dobrze, a powiedz Olu, komu byś na pewno, Ala, chciałaś coś dodać jeszcze? Tak, chciałam spytać o ten płatek, bo gdzieś tam wiemy, że rogówka goi się bardzo szybko, ale czy trzeba pomóc mu, temu płatkowi, jakoś go przeszyć, przykleić, czy coś z nim zrobić, czy co się z nim dzieje dalej? Czy teoretycznie nie trzeba go przyszywać, powinien on sam się nałożyć i być stały, chociaż rzeczywiście to jest tak, że on może w specyficznych sytuacjach, na przykład przy urazach oczu, rzeczywiście się uszkodzić i się zdjąć, dlatego rzeczywiście takie metody z tym płatkiem nie są polecane przy takich zawodach typu, gdzie jesteśmy narażeni na urazy oczu, na przykład, nie wiem, policjant, ewentualnie jakieś służby mundurowe, terenowe, albo jakieś takie sportowce ekstremalni typu boks, na przykład sporty kontaktowe, no bo wtedy rzeczywiście ten płatek przy jakichś uszkodzeniach, w sensie urazach oczu może się odseparować, ale w takim normalnym życiu nie powinno się z nim nic dziać. Z tym płatkiem jeszcze mam taką, tutaj odpowiedziałaś jakby w perspektywie czasu, w perspektywie życia, ale mam jeszcze na myśli taką kwestię zaraz zabiegową. Ją się na płatek nakłada się na oko i w tym momencie co się robi?
Z reguły nakładamy soczewkę kontaktową, opatrunkową. Aha, i to się No po by to prostu się wygoiło. wygoiło się, to się zrasta z okiem w sposób naturalny. Okej, Tak. dziękuję. Dobrze, to ja mam jeszcze ostatnie pytanie. Już wymęczymy ten płatek po prostu do cna, ale Aha. zastanawiam się właśnie, jakby ktoś, powiedzmy, że policjant chciałby jednak zrobić sobie tą metodę z płatkiem, to jak długo musi czekać na to, że to wszystko się zregeneruje? Że to wszystko już będzie ok i będzie mógł normalnie wykonywać swój zawód? To jest trudny temat i tak naprawdę dotyczy wszystkich pacjentów. Czy taki pierwszy efekt gojenia się tkanki, czyli zejście obrzęku ze zrogówki tak naprawdę, to jest około tydzień tak naprawdę. Przez ten tydzień powinna wrócić nam ostrość wzroku do mniej więcej tego, co było przed zabiegiem. Jak najbardziej mogą jeszcze się pojawiać efekty halo i tak dalej, bo rogówka jeszcze może być taka delikatnie obrzęknięta. Pacjent też przyjmuje leki cały czas, bo leki są utrzymywane przez mniej więcej 2-3 tygodnie po zabiegu, w zależności od tego, jak oczywiście zaleci lekarz i jak to się wszystko goi, bo to zawsze jest indywidualna sprawa. Będę to powtarzać pewnie dzisiaj jakieś milion razy. Więc jeśli chodzi o taką pełną regenerację rogówki, albo inaczej takie pełne powrócenie samej struktury na takim poziomie molekularnym, to może czasem trwać do 3-6 miesięcy. Ale takie pierwsze gojenie to jest tydzień. Dla nas takim drugim etapem, gdzie my staramy się już kontrolować, czy wszystko jest w porządku i z reguł jest w porządku i po tym czasie pacjent już większość rzeczy może wykonywać, to jest miesiąc. Ale takie zmiany, bym powiedziała, na bardzo małym poziomie takim molekularnym, to jest nawet do 3-6 miesięcy czasami. Świetnie. Ja tutaj zrobię małe wtrącenie, bo my dzisiaj mocno przemaglujemy naszego specjalistę i odpytamy go właśnie od tej kwestii, co on widzi, klasyfikując pacjentów, jakby przeprowadzając sam zabieg, a na kolejnych optogadkach przemaglujemy pacjentów, którzy opowiedzą nam, co widzieli od tej drugiej strony i jak się czują po zabiegu. Także nasi słuchacze drodzy, zachowajcie sobie to w kalendarzach, zapamiętajcie, że to będzie cykl spotkań dotyczący korekcji laserowej i część pytań niezadanych dzisiaj, albo część pytań, która was intryguje odnośnie właśnie samego przebiegu, czy samopoczucia pacjentów, będziecie mieli szansę jeszcze zadać naszym kolejnym gościom. Olu, powiedz nam, komu poleciłabyś taki zabieg, a komu totalnie odradziłabyś korekcję laserową? Czy na podstawie wstępnego wywiadu, rozmowy ze znajomymi przy obiedzie i tak dalej, już jesteś w stanie wychwycić typy, które się nadają, a które nie? Z tym poleceniem, to ja tutaj w ogóle była ostrożna z tym słowem, żeby polecać, bo jednak, tak jak już powiedziałam wcześniej, jest to alternatywa. To nie jest nigdy forma z pierwszego, tak jakby pierwszego wyboru, ale jeśli rzeczywiście ktoś narzeka, że mu to okulary mu parują. Ja w ogóle sama tak jakby zaczęłam się zastanawiać nad zabiegiem dopiero w tym sezonie ostatniego roku, gdzie po prostu pod maseczką wszystko paruje. Więc jeśli rzeczywiście te okulary nie były takie komfortowe do tej pory, a jest na przykład problem z soczewkami kontaktowymi, że trudno jest je dobrać albo trudno jest je dostać i mimo wszystko pacjent tak jakby nie jest zadowolony z tego widzenia, to myślę, że to jest fajne. W sensie, że tak jakby warto rozważyć ten zabieg. Częściej są zadowoleni, myślę, że jednak krótkowidze. U plusowców, u osób nadwzrocznych dłużej ta ostrość wzroku się stabilizuje, dlatego mam wrażenie, że ich zadowolenie tak jakby jest już tak dawno po zabiegu, że tak jakby ich zadowolenie jest może trochę niższe, bym powiedziała. Bardzo fajne efekty można uzyskać w gabinecie z takimi pacjentami, którzy mieli dużą równowzroczność między jednym a drugim okiem, w sensie różnicę w wadzie wzroku i przez to nie dało się tego dobrze skorygować w okularach albo w soczewkach kontaktowych. No bo wtedy jedno i drugie oko w końcu ma możliwość tak naprawdę posiadania obrazu na siatkówce podobnej wielkości i podobnej jakości tak naprawdę, co jest rzeczywiście fajne i zdarza się, że wtedy sama ostrość widzenia jest lepsza niż była właśnie w okularach, tak? Chociaż teoretycznie to jest zamiennik okularów, więc ta ostrość wzroku spodziewamy się, że będzie taka sama, a czasami jest rzeczywiście lepsza. Druga taka grupa pacjentów, która jest zadowolona, to są tacy pacjenci, którzy podobnie są zadowoleni z soczewek kontaktowych, czyli pacjenci niedokorygowani, którzy wcześniej
No proszę. gdzieś tam po macoszemu chodzili w korekcji, albo nie chodzili w korekcji, albo korekta nie do końca była dobrze dopasowana, w sensie jeśli chodzi mi o moce, bo niestety cały czas gdzieś tam trafiamy na pat, ale to myślę, że w każdym gabinecie optometrycznym trafiamy na nieskorygowanych dobrze pacjentów. Tak. I wtedy rzeczywiście zapewnienie im lepszej jakości widzenia niż to, co mieli do tej pory, pomimo że no, to jest tylko i wyłącznie korekcja wady wzroku, rzeczywiście im pomaga i są oni zadowoleni. Czy coś jeszcze? Chyba nic mi nie przychodzi. Na razie chyba okej, okay, do tej pory. Olu, jeszcze mam takie pytanie. W jakim przedziale wiekowym jesteśmy w stanie wykonać taką korekcję? Jest jakiś wiek minimum pewnie tak, ale maksimum też? Jeśli chodzi o minimum, to ogólnie chcemy, żeby wada wzroku była stabilna. Dobrym zwyczajem jest... Albo inaczej, może nie tak, że dobrym zwyczajem, ale ogólnie zwyczajowo mówi się, że to jest tak 21 rok życia, no bo wtedy ta wada wzroku powinna być ustabilizowana, ale zdarza się, że w szczególnych sytuacjach operujemy pacjentów młodszych, takich 18 lat i to są na przykład takie przypadki, które, w sensie pacjenci, którzy chcą się zrekrutować do na przykład służb mundurowych albo do... Teraz słowo mi uciekło. To są ludzie, którzy pracują w pociągach. Konduktorzy. Motornicze, tak, konduktorzy, tak. Tak. O to właśnie mi chodzi. Ponieważ oni mają po prostu ustawowo tam zapisane jakieś określone wartości wady wzroku, którą muszą mieć, tak? Na przykład nie mogą mieć wady większej niż 4, albo muszą po prostu nie mieć jakiejś tam wady wzroku i tak dalej. No i wtedy rzeczywiście laserowa korekcja wzroku na wszystkich pomiarach jest fajna, no bo pacjent będzie miał zarówno na komputerowym badaniu wzroku, jak i na tablicy ostrości widzenia, no będzie miał wady wzroku 0 teoretycznie, tak? Więc wtedy rzeczywiście możemy operować więcej, w sensie szybciej. Jeśli chodzi o tą górną granicę, to trochę zależy, nie ma jakiejś takiej ustalonej granicznej wartości. Warto pamiętać, że po 40 roku życia pojawia się presbiopia i tu się troszkę mogą zaczynać już schody, ponieważ są, ale to nie wiem, czy będziemy o tym jeszcze rozmawiać, czy będzie pytania na temat korekcji presbiopii. Kontynuuj. Dobrze. Jeśli pojawia się po 40 roku życia pojawia się presbiopia, czyli wada wzroku do czytania i ona jest tak jakby niezależna od tego, co się dzieje do dali, więc no tutaj właśnie pytanie, czy w granicach 40 roku życia, gdzie i tak pacjenta mają czekać okulary do czytania, warto w ogóle robić zabieg, skoro i tak nie pozbywamy się okularów na zawsze. Są metody, które pozwalają to skorygować, ale to nadal jest połączenie tak jakby kompromisowe i nawet właśnie takich pacjentów z presbiopią możemy im wykonywać laserowo korekcję wzroku. Przy czym no warto pamiętać, że właśnie to jest kompromis i pytanie, czy ten kompromis będzie satysfakcjonował pacjenta. A w takim bym powiedziała wieku 60-70 lat, gdzie już rzeczywiście istnieje też ryzyko zaćmy, no to też pytanie, czy jest sens operować, skoro być może niedługo będzie zabieg zaćmy. Z drugiej strony zdawało się, znaczy takie pojedyncze przypadki specyficzne oczywiście, bo to zawsze jest indywidualna sprawa, pacjentów operowanych po zabiegu zaćmy, na przykład jeśli została jakaś wada rybkowa, która przeszkadzała i pacjent tak jakby od strony rogówkowej powierzchni oka się kwalifikował, no to tak jakby też można wykonać mu taki zabieg. Więc ta górna granica bym powiedziała, że jest taka przesunięta, bardzo uzależniona od tego, czego pacjent potrzebuje. Co my mamy z nim zrobić? Weźmy na przykład takiej osoby około nawet 30 roku życia, gdzie w teorii powinna być ustabilizowana wada wzroku, ale coś z tym wzrokiem cały czas się dzieje. Wydaje mi się, że w obecnych czasach, kiedy no, mocno jakby przestawiliśmy tryb naszego użytkowania wzroku, bardzo dużo pracujemy z urządzeniami elektronicznymi w bliżej, jednak ta granica ustabilizowania wady wzroku na XXI wiek nie jest taka oczywista i te wady wzroku zmieniają się i zmieniają i tak wydaje się, że u niektórych końca nie ma. Czy na przykład u osoby, która ma standardowo problem z doborem soczewek kontaktowych, na przykład przez ograniczoność ich zakresu, można wykonać zabieg, który sprawi, że przesunie tą osobę bliżej jakiegoś standardu, na przykład bliżej chociażby minus pół czy tam minus jeden, ze świadomością, że ta osoba będzie dalej dokorygowywana, czy raczej to nie jest rozwiązanie, które jest rozważane w ogóle? Czy to chyba zależy od lekarza? I zależy od sytuacji, od potrzeb pacjenta. W teorii da się tak zrobić, no bo czemu pacjent nie miałby nosić okularów po zabiegu?
Jeśli rzeczywiście tak jakby rogówka nam pozwala skorygować chociażby częściowo wadę wzroku, no to jak najbardziej w teorii taki zabieg można wykonać. Pytanie, czy pacjent będzie z takiego widzenia zadowolony. Oczywiście pod warunkiem, że pozytywnie przeszedł kwalifikację, no bo tak jakby badanie Rozumiem. kwalifikacyjne nie równa się pozytywna kwalifikacja do zabiegu, nie? Więc jeśli tak jakby nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu w tym momencie, który jest, i nawet ta wada wzroku się tak jakby zmieni w trakcie i pacjent jest z tyłu głowy jest tego świadomy, że być może będzie musiał to potem dokorygować w jakiś inny sposób. No to myślę, że tak jakby najlepiej porozmawiać z lekarzem, ale w teorii da radę to zrobić. Jeśli chodzi jeszcze o tą niestabilną wadę wzroku, to ja tutaj bym sobie pewnie zadała szybciej pytanie, dlaczego ta wada wzroku jest niestabilna? No bo przy pacjentach plusowych to myślę, że tak jakby wiemy o tym, że to często nie jest niestabilna wada wzroku, tylko niedokorygowana wada wzroku, więc być może to problem dokorygowania trzeba poprawić i być może po prostu skorygować tą pełną wadę wzroku. Na przykład przygotować pacjenta, rozluźnić go do tych wartości, żeby przyjmował tą pełną korekcję wzroku i na przykład dopiero wtedy go zoperować. Jeśli chodzi o pacjentów krótkowzrocznych, to wiemy, że głównie to jest rozrost gałki ocznej, więc może warto obserwować biometrię wtedy, ale jeśli na przykład biometria się nie będzie zgadzać, czyli długość gałki ocznej, to może wtedy warto się zastanowić, czy po prostu pacjent nie ma jakichś innych problemów, dlaczego ta wada wzroku rośnie. Więc tutaj myślę, że przy takich sytuacjach ta współpraca też ze specjalistą i z kliniką powinna być trochę dłuższa i tacy pacjenci też powinni być nastawieni na to, że sam zabieg to nie będzie rozwiązanie ich problemów. Że być może warto do tego tematu usiąść trochę więcej i tak jakby my możemy zmniejszyć moc okularów, ale jest coś, co jeszcze trzeba będzie usprawnić, na przykład akomodacja, bo to jest dzisiaj w ogóle plaga społeczna w związku z pracą bliżej. Jasne. Zaburzenia. Mi tu się bardzo mocno nasuwa następne pytanie, tak bardzo naturalnie. Powiedz mi, Olu, czy czasami tak się zdarza, że na przykład wada jest niestabilna, ona się potem powiększy? Powiedzmy, że się powiększyła, bo rozrost gałki ocznej nastąpił i z tego minusa, który był, zrobił się nam większy. Została jakaś tam wada resztkowa, a pacjent przychodzi i pyta, czy może sobie zrobić dokorygowanie. To jest w ogóle możliwe? A to zależy. To zależy, co zostało po pierwszym zabiegu. Tak i nie. W sensie my często tak jakby przy tej pierwszej kwalifikacji do zabiegu jest, znaczy lekarz oczywiście, jest w stanie ocenić, czy potem będzie można to dokorygować jeszcze, czy nie. Okej, czyli to też zależy pewnie od grubości rogówki, tak? Tak. I ile zostanie po zabiegu. W niektórych przypadkach, ale to z reguły na kwalifikacji lekarz mówi, że jeśli wada wzroku wzrośnie, to się nie da już nic z tym zrobić, a czasem tak jakby pacjent powinien dostać wtedy informację, że jeśli coś się zwiększy, no to powiedzmy mamy jeszcze zakres iluś tam dropi, które powiedzmy, że moglibyśmy dolaserować, chociaż przyznam się szczerze, że z reguły zabiegi są tak projektowane, żeby ta wada wzroku się mocno nie powiększała. Ogólnie chodzi o to, że ta rogówka się bardzo nam zmienia właśnie w przeciągu jeszcze tych kilku miesięcy po zabiegu. Ona się staje trochę bardziej wypukła i my robimy to tak, żeby przesunąć pacjenta w trochę taką, bym powiedziała, nadkorekcję, żeby w przeciągu paru miesięcy to się wyzerowało i żeby ta wada wzroku tak szybko nie wróciła. Więc myślę, że tutaj ta stabilizacja też tej wady wzroku po zabiegu może być troszkę przesunięta w czasie. Okej, świetnie. Pojawiły nam się trzy bardzo ważne pytania, które myślę, że w tym momencie powinniśmy zadać, żeby to się nie rozmyło. I zacznę od końca. Są to, Olu, w ogóle twoi pacjenci bardzo zadowoleni z badań u ciebie. Jedno pytanie, które się pojawia niedługo, bo już w marcu. Pani Ania ma zaplanowany zabieg femtolasik w Vidium Medica w Warszawie. Chciałabym się dopytać, po jakim czasie po tym zabiegu będzie mogła wracać do aktywności fizycznej i po jakim czasie po tym zabiegu można już wykonywać makijaż i czy jest to w ogóle bezpieczne? To są pytania, które zawsze warto zadać lekarzowi na pierwszej i drugiej kontroli. Ona jest w pierwszej dobie i po tygodniu. Z reguły, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to trochę zależy jaką, ale jakieś takie proste wysiłki można już po pierwszym tygodniu, bardziej wyczynowe z reguły lekarze pozwalają 2-3 tygodnie po zabiegu, chociaż to też zależy oczywiście od tego, jak to się wszystko goi, jak się czuje pacjent i tak dalej. Jeśli chodzi o makijaż, to taki delikatny makijaż, myślę, że 2-3 tygodnie po zabiegu, to powinno być w porządku, ale to też trochę zależy tak naprawdę od dawkowania kropli.
no bo przy kroplach będzie trochę uzawienie i tak dalej. Więc tutaj też myślę, że tak jakby indywidualnie tego podejścia, ale myślę, że 2-3 tygodnie to jest taki czas, gdzie to powinno już zadziałać i można żyć w miarę, powiedzmy, normalnie. Tu teraz skoczyło kolejne pytanie. Myślę, że od końca jeszcze raz zaczniemy, bo to też jest fajne pytanie. Miałam takie pytanie też od kolegi z pracy. Pozdrawiam serdecznie Jakuba w tym momencie, bo będzie nas oglądał na pewno. I teraz tak, pani Ewelina pyta, jakie jest ryzyko takiego zabiegu? Chodzi o to, że jeżeli osoba jest praktycznie jednooczna, czy to jest niebezpieczne, czy warto to zrobić? To działa jak w soczewkach kontaktowych. To znaczy, ryzyko u pacjentów jednoocznych nie jest większe, ale dobry zwyczaj mówić, żeby nie operować takich pacjentów. Dlaczego? Bo zawsze to jest ingerencja chirurgiczna i zawsze może się wiązać z ryzykiem powikłań. Ogólnie sama kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku, tak jak wspomniałam wcześniej, to jest medycyna estetyczna i w związku z tym, że to jest medycyna estetyczna, to tak jakby kryteria kwalifikacji są bardzo wysokie, ponieważ wypadałoby, żeby jednak pacjent po zabiegu nie był w gorszym stanie niż przed. W związku z czym po prostu kwalifikacja jest dość rygorystyczna. Więc tak jakby samo, według statystyk z tego co kojarzę, ryzyko powikłań po laserowej korekcji wzroku to jest około takich ciężkich powikłań, które upośledzają widzenie, to jest około 2-3%. Więc tak naprawdę możemy założyć, że to jest bezpieczna forma korekcji, no bo to jest podobne prawdopodobieństwo jak coś tam się stanie idąc ulicą tak naprawdę, nie? Z drugiej strony Hipokrates mówił, że nie szkodzić, więc... Śmieję się, Olu, bo tak samo usłyszałam kiedyś od właśnie w aspekcie innego zabiegu, że tam jest 2-3% ryzyka. To jest tak, jakby pani stąd wyszła i się miała potknąć o kamień i mówię, no to trafiła. Ja to się o każdy kamień potknę. Tak. Więc no... Ja też myślę, że to trochę zależy od danej konkretnej sytuacji i zależy od tego, jakie też potrzeby ma pacjent. Zależy to też bardzo od chirurga tak naprawdę, bo ja ogólnie jestem może nie tak, że przeciwnikiem takich teorii, ale myślę, że tak jakby medycyna też jest dla nas, powinniśmy z niej gdzieś tam korzystać, ale powinniśmy z niej korzystać po prostu rozsądnie. I pacjent powinien mieć świadomość zarówno powikłań, jak i korzyści, które może nieść zabieg, tak? Jasne. Więc ja myślę, że tutaj no, indywidualnie do tego podejść, ale rzeczywiście jednooczność jest takim czymś, co się bardzo mocno zapala w głowie specjalisty, jak widzi takiego pacjenta na kwalifikacji. W puli pytań, jeżeli chodzi o pytanie od pana Darka. Panie Darku, czy możemy prosić jeszcze raz jakby o rozbudowanie tego pytania? Bo pytanie dotyczy wady wrodzonej, genetycznej. Jest pytanie, czy powinien pan mieć przeprowadzony zabieg zaćmy oraz zabieg laserowy. Czy możemy prosić jakby o bardziej szczegółowe informacje, żebyśmy mogli doradzić, co tutaj mamy do zrobienia? I wróćmy jeszcze do pierwszego pytania. Tu, chyba, że Magda, ty je bardziej czujesz. Ja chętnie mogę przeczytać, nie ma problemu. Tu pani Laura Siewita mówi, że była na świetnym badaniu u ciebie, Olu, także wielkie gratulacje, pacjenci są mega zadowoleni i dalej jest... Po badaniu lekarz mi mówił, że zabiegi laserowe to nie dla mnie, ale jakbym chciała w ogóle robić jakikolwiek zabieg, polecali robić fotoreagulację. Mówię fotokoagulację. Tak mi się wydaje, że chyba to. Pierwszy raz to słyszałam, więc nie robiłam. Ale nie wiem, czy mogłam prosić, czy będzie o tym mowa. Znaczy, zabieg fotokoagulacji to jest zabieg laserowego zabezpieczenia siatkówki, czyli to jest w ogóle zupełnie coś innego niż laserowa korekcja wzroku. I jeśli chodzi o fotokoagulację, robi się go wtedy, kiedy na siatkówce są zwyrodnienia i my je chcemy zabezpieczyć laserem, żeby one się nie powiększały. Więc jeśli rzeczywiście gdzieś tam była sugestia tego, że warto by było wykonać tą fotokoagulację, to z takich względów medycznych wypadałoby ją zrobić, ponieważ jeśli te zwyrodnienia będą się w przyszłości powiększać, to ta siatkówka może się uszkodzić i trwale możemy mieć obniżoną jakość widzenia, bo w siatkówce są tak jakby komórki nerwowe. Jeśli one nam się uszkodzą, to my tego w żaden sposób potem nie odbudujemy. Więc tak jakby fotokoagulacja jest zabiegiem, tak jakby do którego są określone wskazania medyczne i które ma nam zabezpieczyć wzrok. Więc poniekąd, chociaż to jest bardzo duże, bardzo patetycznie to zabrzmi, ale jest to zabieg ratujący akurat wzrok w przeciwieństwie do laserowej korekcji wzroku, poniekąd. Rozumiemy. Olu, to wróćmy do puli naszych pytań, które mamy przygotowane. My zapraszamy do kolejnych pytań, jeżeli one się jeszcze Państwu, że tak powiem,
przypomną, czy chcieliby Państwo jakiś temat zgłębić. Chcielibyśmy spytać, jakie są główne ograniczenia do zastosowania korekcji laserowej? Czy mogę jeszcze raz pytanie? Jakie są, tak, oczywiście, może jakie są główne ograniczenia do tego, żeby w ogóle zastosować korekcję laserową u danej osoby? Wiemy już, że to jest wiek, za młoda osoba nie może. Wiemy, że to jest postępująca wada wzroku, ale może jakieś takie ograniczenia fizjologiczne związane z samą gałką oczną czy samym widzeniem pacjenta są ograniczeniem? No pierwsze to rogówka. Rogówka chyba jest takim głównym ograniczeniem. Ponieważ jeśli ona jest za cienka, to nie jesteśmy w stanie zrobić, ale kiedy ona jest właśnie zbyt wypukła albo zbyt płaska, to też zabieg nie jest polecany, ponieważ jeśli my ją za bardzo wypłaszczymy, to może się ona zapaść albo prowadzić do zwyrodnień, a jeśli ona będzie zbyt wypukła, to też będzie prowadziło do zwyrodnień. Więc tutaj jeśli chodzi o rogówkę, no to grubość i kształt jest bardzo ważny. Ja tutaj bym jeszcze wspomniała o szerokości źrenic, ponieważ jeśli pacjenci mają bardzo, bardzo duże źrenice, to po zabiegu może być dokuczliwy efekt halo. I tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę, ponieważ w okularach czy w soczewkach kontaktowych te strefy optyczne z reguły są po prostu szersze niż nasza źrenica, dlatego to może być mniej odczuwalne. Ale niestety laserowa korekcja wzroku ma troszkę mniejsze strefy optyczne, dlatego tak jakby kiedy mamy bardzo dużą źrenicę, to środek źrenicy będzie skorygowany, ale już brzegi tej źrenicy nie. I wtedy to światło będzie się inaczej załamywać i to będzie powodowało tak jakby problemy właśnie z widzeniem. Więc źrenice. No jeśli chodzi o ograniczenia, no to warto właśnie pamiętać o tym, że jeśli są jakieś inne choroby oczu albo zmiany w widzeniu, no to ich też możemy nie skorygować. Jeśli na przykład jest niedowidzenie, niedowidzenie polega na tym, że bez względu na to, jaka moc jest przed okiem, to i tak to oko będzie miało gorszą ostrość widzenia i to jest zaburzenie na poziomie mózgu, więc tego też nie naprawimy. Niedowidzenie wymaga ćwiczeń wzrokowych, przy czym one są też najbardziej skuteczne w dzieciństwie. W wieku dorosłym to mocno zależy od niedowidzenia. Jeśli rzeczywiście pacjent tak jakby ma z tym problem, no to po zabiegu też będzie miał z tym problem. Jeśli na przykład ma zmiany na właśnie na siatkówce, jeśli jest jakieś zwyrodnienie siatkówki i ono wymaga, w sensie obniża nam ostrość widzenia, no to po zabiegu te zmiany się nie cofną i cały czas to widzenie będzie takie jak przed zabiegiem. Więc tutaj myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Czy coś jeszcze? No, wymieniłaś tak naprawdę kształt rogówki, kwestie źrenicy i same ograniczenia w samej budowie gałki ocznej. A czy wcześniejsze operacje na oczach dyskwalifikują wykonanie zabiegu laserowego? Mam na myśli na przykład operację, właśnie tą fotokoagulację, czy na przykład operację zaćmy, czy to jest dyskwalifikacja do wykonania zabiegu laserowego? Nie. Czy jest... Nie jest fotokoagulację, robimy bardzo często w ogóle przed zabiegiem. Jak najbardziej nie, w sensie można mieć takie zabiegi przed, jeśli chodzi o zaćmę też można mieć operowaną przed zabiegiem, po zabiegu też jak najbardziej możemy takie zabiegi wykonywać, chociaż to zależy, w sensie jeśli, albo inaczej, w ogóle przy operacjach zaćmy, bo zaćma to jest osobny, bardzo szeroki temat. I tak naprawdę to jeśli my wiemy, że chcemy zoperować zaćmę, to lepiej tak zaprojektować sam zabieg zaćmy, żeby laserowa korekcja wzroku już nie była potrzebna, nie? No tak, równie to wychodzi. W różnych miejscach też pacjenci są operowani. Różne rzeczy na bloku operacyjnym też się dzieją, więc jeśli rzeczywiście jest taka potrzeba, to wykonujemy ten zabieg, ale to nie jest tak, że lepiej zrobić byle jak zabieg zaćmy i potem to dolaserować. Lepiej wszystko zrobić po prostu za pierwszym razem dobrze. A jeśli tak by chodzi było idealnie. O... Tak, w drugą stronę, w sensie najpierw zrobić laserową korekcję wzroku, a ewentualnie potem zaćmę, no bo tak naprawdę zaćma czeka wszystkich nas i w wieku 30 lat nie wiemy jeszcze, czy ta, kiedy będzie ta zaćma, a jednak wykonujemy laserową korekcję wzroku w tym momencie. Potem jak najbardziej tę zaćmę można operować. Trochę inaczej liczy się wtedy implanty, które wszczepiamy, no ale to już jest tak jakby problem specjalisty, a nie pacjenta. Techniczna sprawa bardziej dla specjalisty. Dobrze, mamy teraz kolejne pytanie od pana Jakuba. Myślę, że to też mogę je teraz zadać. To jest pytanie, które bardzo często nas w gabinetach spotyka i to jest coś, nad czym się, nad odpowiedzią czasami się trzeba zastanowić. Pan Jakub pyta, ma 22 lata, astygmatyzm i wadę wzroku minus 1,5 i pyta, czy poleciłybyśmy operację laserową? Czy ty masz, Olu, jakąś odpowiedź przygotowaną na to? Czy to jest w ogóle jakaś odpowiedź taka...
uniwersalna, czy trzeba ją za każdym razem moderować? To trochę zależy, tak? Czy polecam, to chyba nikt mi tego nie zadał, ale w związku z tym, że ja sama mam wadę wzroku i po klinice, w sumie wszystkie nasze optometrystki mają wadę wzroku i my wszystkie śmigamy w okularach, to często my dostajemy pytanie, a dlaczego pani się nie zoperowała? Mhm. Dokładnie. Więc taką mamy odpowiedź. Ja się nie zoperowałam, dlatego po prostu lubię okulary i jest to dla mnie biżuteria. Ja też mam taką wadę wzroku i myślę perspektywicznie, że w przyszłości będę nie miała okularu do czytania. Dzięki temu, że się nie zoperuję teraz. Czy ja bym polecała? No mi się wydaje, że to zależy od motywacji pacjenta. Jeśli pacjent nie chce chodzić w okularach, więc jeśli gdzieś tam, panie Jakubie, te okulary są dla pana bardzo przeszkadzające, a jest problem z soczewkami kontaktowymi, można rozważyć zabieg. Można rozważyć, nawet dyplomatycznie powiem, badanie kwalifikacyjne, a nie zabieg, bo wydaje mi się, że to jest kwalifikacja, to jeszcze nie jest to samo co zabieg. Albo jeśli rzeczywiście to jest taka wada wzroku, która bardzo panu przeszkadza, bo na przykład bez korekcji nie jest pan w stanie zupełnie funkcjonować, a okulary też mają swoje ograniczenia, tak jakby nie oszukujmy się z tym, no to myślę, że można rozważyć ten zabieg, ale tak jakby to nadal jest alternatywna metoda korekcji, do której tak jakby pacjent musi mieć potrzebę, nie? Rozumiem. Ja na swojej praktyce optometrycznej zauważyłam różne typy pacjentów w aspekcie samej tolerancji swojej ostrości wzroku. Są osoby, tak, które siadają na fotelu i chcą mieć, że tak powiem, dośrubowane to, co widzą, po prostu na totalnego maksa i żaden kompromis nie wchodzi w grę. Oni chcą widzieć najlepiej 2-0, czyli dwa razy lepiej niż przeciętnie, a jeżeli pojawia się jakakolwiek smuga, czy jakakolwiek taka niedogodność, to już nazywają to złym widzeniem. Jest też inna pula pacjentów, która po prostu siada i mówi, generalnie jest okej, okay, nie? A widzą 0,8, czyli te 80% ostrości widzenia. I w moim takim odczuciu ta pula osób, która mówi, że generalnie jest okej, okay, ma taki dystans trochę do tego, jaką ma tą ostrość widzenia finalnie, jest właśnie lepszą pulą pacjentów na zabieg laserowy, ponieważ dla tych osób pozostają takie lekkie widełki. A co jeśli wzrok będzie się trochę zmieniał? A co jeśli ten zabieg pozostawi jakąś tam mikrowadę wzroku, którą musiałby ewentualnie dokorygowywać, ale ona się zachowuje, znaczy czuje, że ta norma widzenia, która jest, przyjmijmy o tam 0,8 czy 0,9 obuocznie, do 1,2 to tej osobie jest tito, ona po prostu czuje się fajnie. Dla mnie na przykład taka osoba jest osobą, którą bym powiedziała, ok, jeśli przeszkadza ci wada wzroku, przeszkadzają ci okulary, ale masz taki dystans do swojego widzenia, moim zdaniem możesz myśleć właśnie o kwalifikacji pod zabieg laserowy. A jeżeli spotykam się z osobą, która po prostu musi mieć wszystko na żylete, że tak powiem, wyciągnięte, boję się tej osobie, że tak powiem, powiedzieć, ok, idź na zabieg laserowy, bo jak każdy zabieg, on podejrzewa, niesie za sobą jakieś takie ryzyko, czy to efektu halo, czy to jakiegoś dosłownie minimalnie gorszego widzenia. I ta osoba będzie miała problem z tym, że na przykład ćwiartki brakuje, którą trzeba by jeszcze tam dokorygować. Zgadzam się z tobą. I jeszcze drugi taki pomysł mi przychodzi, kiedy na przykład odpowiadam znajomym na pytanie, czy polecam na nich wadę wzroku, czy nie, to ja na przykład zadaję pytanie, jak wygląda twoja codzienność w domu, kiedy możesz, a nie musisz, możesz, czy masz szansę nie zakładać okularów. Czy na przykład jesteś w stanie wstać rano, iść do kuchni, zrobić sobie kanapkę i zjeść bez okularów, bez szukania ich? Czy na przykład twoja wada wzroku jest na tyle duża, że no nie wejdziesz pod prysznic bez okularów? Tak. I jeżeli spotykam się z osobą, która jest totalnie uzależniona od okularów i to najczęściej już jest przy wadach wzroku gdzieś tam minus 4 i więcej, no to w tym momencie mówię, no jest to do rozważania, rozważ za i przeciw, ale no, ten zabieg laserowy zdejmie z ciebie ogromny ciężar tego 100-procentowego uzależnienia od okularów. Także gdzieś tam mi taka praktyczna wskazówka gdzieś przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o kwalifikację tych pacjentów na przestrzeni swojego gabinetu, swojej praktyki. Tak, znaczy Alicja, ja się z tobą w 100% zgadzam, tak jakby to może zacznę od końca, tak, wielkość wady ma znaczenie, bo ja w mojej wadzie minus 2, tak jak mówisz, jestem w stanie, tak naprawdę zdarza mi się w ogóle po domu chodzić bez okularów, więc mi to nie przeszkadza, ale jakbym miała minus 5, to na pewno by mi to przeszkadzało, więc tak naprawdę perspektywa robi znaczenie. Jeśli chodzi o te dwie grupy pacjentów, tak jest, ale tutaj też tak jakby wchodzi ten aspekt psychologiczny. Jeśli pacjent ma za duże wymagania, to lepiej go nie operować. Bo w ogóle jeśli chodzi o zabieg,
fizjologia naszego organizmu działa tak, że my nie jesteśmy w stanie tego zrobić tak jakby równo do ćwiarteczki cylindra w określonej osi. Jakość widzenia z reguły jest trochę lepsza niż w okularach, no bo po prostu tak jakby nie ma, jest mniej aberracji, tak? Mniej zniekształceń obrazu, których nie mają okulary, chociaż to zależy od wady wzroku, bo jeśli pacjent ma wadę plus ćwiartkę, to w ogóle zabieg to w ogóle nie jest najlepszy pomysł, tak? Bo rzeczywiście tak jakby sam błąd pomiarowy z wykonanego zabiegu rzutuje gdzieś tam na tą jakość widzenia. Ale no, jeśli pacjent ma bardzo wymagania duże, jeśli chodzi o widzenie, no to nie. W sensie to się nie sprawdzi. Albo inaczej, nawet jeśli się sprawdzi, no to nie mamy pewności, że to się sprawdzi. Czyli charakterologicznie skrajnych perfekcjonistów warto dwa razy przebadać, tak? Zanim się weźmiemy. Albo tak jakby zniechęcić, tak. Nie, no staram się nie zniechęcać, ale tak jakby najpierw powiedzieć o wadach, a potem o zaletach, nie? Musicie mieć fantastyczne wyczucie takie psychologiczne swoich pacjentów, bo to się podejrzewam nabiera już w praktyce, a może taki psycholog też powinien pracować w szeregach kliniki, żeby, że tak, tak powiem, przepuścić przez pewne grubsze sito osoby, które się nadają pod kątem charakterologicznym i się na przykład nie nadają do zabiegu laserowego. Dokładnie. To prawda. Mamy jeszcze dużo pytań, moje drogie, także chyba na razie się nimi zajmiemy, zanim zaczniemy zadawać nasze, chociaż też trochę ich jeszcze mamy, ale myślę, że te Państwa są ważniejsze. Tak, tak. Pani Renata ma pytanie takie typowo kobiece. Pyta, bo mówi, że na ostatnim wątku się dowiedziała, że przed zabiegiem nie jest polecana henna na rzęsy, ponieważ jej fragmenty mogą dostać się do rany i spowodować trwałe przebarwienie. Czy to jest prawda i czy powinna zrezygnować z henny rzęs i brwi przed oraz po zabiegu? Czy dotyczy to również laminacji i pani nie chce ryzykować przebarwienia oka? Znaczy, jeśli chodzi o przed zabiegiem, to przyznam się szczerze, że nie wiem, sama sobie robię henne i wydaje mi się, że jeśli ona jest dobrze zrobiona, to się potem przecież trzyma na tych rzęsach, w sensie tak jakby nie spłukuje się. Jeśli chodzi o po zabiegu, to tak, to jak najbardziej nie robimy henny, nie robimy laminowania i z reguły to czekamy kilka tygodni, to najlepiej ustalić tak jakby z lekarzem, bo to może zależeć od metody, tak? Metody powierzchowne się dłużej goją niż te głębokie, więc to na pewno będzie zależało od metody, ale rzeczywiście po zabiegu unikamy, no myślę, że tak bezpiecznie bym powiedziała około miesiąca z takimi zabiegami. A przed zabiegiem to bym dopytała pewnie lekarza. Trudno jest mi sobie teraz wyobrazić sytuację, gdzie to by miało jakoś mocno zaszkodzić, chociaż sztuczne rzęsy rzeczywiście ściągamy. Sztuczne rzęsy na pewno ściągamy, tak. Chodzi po prostu o to, że w trakcie zabiegu jest rozwórka zakładana, więc żeby nie wyrwać tego z rzęsami, no to rzeczywiście sztuczne ściągamy, ale henna jest robiona na naturalnych rzęsach, więc nie wiem, czy to był problem. Więc warto dopytać lekarza jeszcze przed. Tak. Ale po zabiegu na pewno nie robimy. W zasadzie jest taka kwestia, że im mniej ingerencji zrobimy na swoim oku, czy to sztucznych rzęs, czy to właśnie może makijażu, czy henny, tym prawdopodobnie mniejsze ryzyko wprowadzimy około zabiegowo dla naszych oczu. Tak. Więc warto zaplanować sobie dobre wakacje na przykład, jeżeli dla kogoś wizerunek jest numer jeden. Tak, to prawda. Na przykład w pracy zawodowej. Okej, to ja zadam pytanie od pana Mateusza. Tydzień temu był na kwalifikacji do laserowej korekcji wzroku i ze względu na cienką rogówkę zaproponowano mu bezpieczniejszą metodę, czyli lasek i trans-PRK. Stąd pytanie, która metoda będzie lepsza, trans-PRK czy lasek? Ta, która jest ustalona z lekarzem. Właśnie mi się nasuwa takie pytanie, Olu, że my idąc do jakiejś kliniki widzimy na przykład wypisaną całą listę zabiegów, co jest wybierane i intuicyjnie chcielibyśmy dla siebie wybrać jak najlepiej. Ale tak jak ty to przedstawiasz, to raczej my nie jesteśmy osobami, które przychodzą i mówią, słuchajcie, zróbcie mi tą metodę, bo czytałem, że ona jest najlepsza, tylko my powinniśmy zdać się na to, co nam zostanie zaproponowane, trochę niezależnie od kwoty, jaka będzie w tym momencie poniesiona, tak? Dobrze to rozumiem? Trochę tak. Wydawane. Znaczy tak, rzadko się zdawają takie oczy pacjentów, żeby rzeczywiście wszystkie metody z danego cennika zadziałały. Okay. Rzadko się tak zdawa. Z reguły rzeczywiście tak jakby te oczy są takie, że widać, że tak jakby niektóre metody się sprawdzą lepiej, niektóre się sprawdzą gorzej, tak?
Więc myślę, że najlepiej to po prostu ustalać z lekarzem, zwłaszcza, że tak jakby stan biologiczny właśnie tkanki to jest jedno, a potrzeby pacjenta to są drugie. I czasem zdarza się, że rzeczywiście u danego pacjenta trzeba na przykład zastosować metodę, która się będzie gorzej, tak jakby goiła, ale da lepsze rezultaty w widzeniu potem, jak już to się wszystko wygoi. A w niektórych przypadkach, jeśli na przykład, nie wiem, jest bardzo duży astygmatyzm, no to wtedy rzeczywiście te metody z płatkiem są lepsze. Więc to zawsze trzeba ustalać indywidualnie z lekarzem na podstawie właśnie wady wzroku, parametrów rogówki, oczekiwań pacjenta. Więc tutaj myślę, że tak jakby lekarz po prostu powinien powiedzieć, jakie są wady i zalety danej procedury, wyjaśnić po prostu, czym to się różni. I tak, trochę pacjent myślę, że musi podjąć decyzję tak jakby samodzielnie czy na temat metody, ale jeśli chodzi o same argumenty za i przeciw danej metody, to powinien po prostu podać lekarz po badaniu kwalifikacyjnym. Okej, okay. Myślę, że to była wyczerpująca odpowiedź, więc panie Mateuszu, nie damy panu odpowiedzi ta czy ta. Musi pan popracować tutaj z lekarzem, musi pan dopytać osobę, która prowadzi pana kwalifikację i na podstawie właśnie tych informacji wybrać metodę, która będzie najlepsza. Tak, trzeba przemyśleć wszystkie za i przeciw i podjąć decyzję taką, jaka na nasze warunki będzie najlepsza na ten moment. Dobrze, kolejne ciekawe pytanie od pani Agaty. Pyta, co z osobami z cukrzycą typu pierwszego? Teoretycznie mówi się, że u takich osób gojenie jest trudniejsze, w związku z czym nie poleca się zabiegu laserowego. Spotkałam się jednak z różnymi opiniami specjalistów, także takimi, że nie jest to przeciwwskazanie bezwzględne, szczególnie dla osób, które dbają o wyrównany poziom cukru. I pani prosi o twoją opinię, Olu. To jest tak naprawdę pytanie do lekarza bardziej, ponieważ jeśli chodzi o samo gojenie się tkanki, w ogóle lekarz odpowiada za tkankę, ja odpowiadam za widzenie. I myślę, że tak trochę do tego trzeba podchodzić. Teoretycznie, jeśli chodzi o ogólne wytyczne, no to również spotkałam się z tym, że cukrzyca jest takim przeciwwskazaniem bezwzględno-względnym. To znaczy, że ogólnie staramy się nie, ale jeśli rzeczywiście pacjent jest ustabilizowany i tak jakby parametry cukrzycowe i parametry wokół są ustabilizowane i kontrolujemy je i jest w porządku, no to być może wtedy warto by było rozważyć zabieg, ale ogólnie staramy się nie i takie są ogólne wytyczne, więc myślę, że to też najlepiej po prostu w gabinecie porozmawiać z lekarzem. Myślę, że tutaj też, jeśli rzeczywiście będzie się pani wybierała na kwalifikację, to też wziąć całą dokumentację i wziąć również zaświadczenie od diabetologa. Bo tak naprawdę w takich newralgicznych sytuacjach, gdzie są właśnie takie choroby, które niby są, ale rzeczywiście w niektórych określonych, fajnych, dobrych sytuacjach dla pacjenta mogą nie być problemem przy laserowej korekcji wzroku, no to tutaj zawsze to musi być współpraca zarówno lekarza okulisty, jak i właśnie lekarza, który prowadzi. Bo tak naprawdę podobną sytuacją jest tarczyca, ponieważ ona lubi mieć niestabilną wadę wzroku, też mogą być problemy z gojeniem, z suchym okiem, z różnymi takimi rzeczami, więc jeśli rzeczywiście pacjent jest gdzieś tam tarczycowo obarczony chorobami, no to też tak naprawdę potrzebujemy również opinii endokrynologa, więc tutaj myślę, że diabetolog najlepiej pomoże. Opinie lekarzy będą najistotniejsze w tej sytuacji. Proszę, Ala, przeczytaj kolejne pytanie, chyba że jeszcze... Moi drodzy, ta optogatka jest naprawdę wyjątkowa, bo my Oli zadałyśmy może zaledwie 8-10 pytań z puli 20 czy 30, które mamy przygotowane, więc już teraz zapowiadamy, że będzie wydanie drugie z Olą, bo my musimy ją dopytać o szczegóły, które dla niej przygotowałyśmy. No chyba, że ona ma już nas dość, ale chyba nie. Daję radę jeszcze. Dajemy radę, jeszcze damy ci odpocząć w międzyczasie, Ola. Oczywiście. Pan Jakub doprecyzował swoje pytanie, czy jest sens u niego wykonywać zabieg, i to pytanie się też pan Jakubie jakby nakłada z moim kolejnym pomysłem zadania pytania Oli. Sprawa Jakuba wygląda tak, że musi pracować na sali operacyjnej, jest tam bardzo silna klimatyzacja, przez co ciągle jest problem z suchością soczewek. Z kolei okulary nie są zalecane przez wielu chirurgów ze względu na sterylność. Dlatego właśnie zastanawiam się nad operacją. I chodzi o kwestię jego wieku, bo ile dobrze pamiętam, to jest 21 lat, tak? Jeszcze to teoretycznie, jeśli pada, jest stabilna. 22 lata. I po prostu, czy jest sens czekać dłużej, żeby być starszym pod ten zabieg, czy jest to już jednak dobry moment, żeby zaczynać z temat operacji laserowej? Tak jakby najpierw powiem to zdanie, które już powtarzałam i będę powtarzać. Oczywiście kwalifikacja rozwiąże wszystkie pytania, ale
Jeśli rzeczywiście wada jest już taka raczej stabilna, no to myślę, że można się nad tym zastanowić i pan Jakub porusza właśnie to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli potrzeby. Jeśli okulary nie działają, a nie działają, ponieważ sala operacyjna musi być sterylność, jeśli soczewki nie działają, to może jest to jakieś rozwiązanie, które warto rozważyć. Czy lepiej to robić teraz, czy zaczekać? Wada nie jest duża, więc jeśli rzeczywiście rogówka nie jest jakaś bardzo mocno specyficzna, to być może dałoby radę w przyszłości zrobić do korekcji, w sensie rekorekcji, jeśli rzeczywiście tak jakby rogówka by nam na to pozwoliła. Czy lepiej czekać? Ja teraz powiem nie jako specjalista, jako pacjent. Wydaje mi się, że jeśli rzeczywiście jest się młodym człowiekiem i ma się tą wadę wzroku tylko dodali, to ja sama pewnie, i gdybym jeszcze miała warunki finansowe, tak, i mogła to zrobić, to pewnie bym to zrobiła szybciej niż później, tak? Bo zawsze czeka na nas, na naszym karku ta 40, w której pojawią się okulary do czytania. Więc tak naprawdę im wcześniej to zrobimy, tym dłużej cieszymy się tym czasem, kiedy nie chodzimy w okularach po prostu, tak? Więc od takiej strony pacjenta, jeśli bym miała możliwości i tak jakby wszystko by zadziałało, ja bym pewnie zrobiła to szybciej niż tak jakby później, tak? A jeśli mam się wypowiadać jako specjalista, no to pewnie zależy od badania kwalifikacyjnego. Czyli to jest uniwersalna odpowiedź. Po prostu trzeba iść na badanie kwalifikacyjne i tak zapytać. Dobrze, teraz pytanie od pani Aleksandry odnośnie korygowania presbiopii. Pyta, czy jest laserowo taka możliwość, bo ostatnio pacjent opowiadał, że jest w Warszawie taki laser. W Warszawie, w Krakowie mamy, bo teraz tak, presbiopię możemy korygować na dwa sposoby. Albo zrobić, bym powiedziała, standardową procedurę, tylko zrobić tak zwaną monowizję, czyli celowo zostawić jakąś tam wadę wzroku na jednym oku do dali, tak żeby to oko widziało dobliżej, albo możemy zastosować metodę presbiont i rzeczywiście tą metodę presbiont mamy w Warszawie. I jest to taki specjalny sposób modelowania tej rogówki, dość konkretnie, tak jakby słuchają nas specjaliści, to modyfikujemy aberrację sferyczną na jednym oku, tak żeby jedno oko czytało, a drugie widziało do dali. I ten presbiont wykorzystuje taką aberrację, monowizję, przepraszam, częściową, to znaczy, że jedno oko widzi do dali, drugie widzi do bliżej, ale w odległościach pośrednich zachowujemy widzenie obuoczne. Dzięki temu obuoczna jakość widzenia jest lepsza niż w takiej standardowej monowizji. Teoretycznie widzenie przestrzenne też powinno być lepiej zachowane, chociaż może być obniżone niż gdybyśmy skorygowali jedno i drugie oko tak samo. I pozwala się uniezależnić od okularów. Przy tym tutaj oczywiście jest gwiazdka. To też jest pewnego rodzaju kompromis. I tak jakby to jest taki zabieg, który pozwala rzeczywiście funkcjonować w normalnym świecie bez okularów, ale jeśli ktoś ma bardzo duże wymagania wzrokowe, na przykład samochód w nocy, albo na przykład bardzo dużo czyta w bardzo bliskich odległościach, no to wtedy do takich właśnie precyzyjnych, konkretnych czynności mogą się pojawić jakieś takie bardzo niewielkie okularki, tak? Rzędu, nie wiem, ćwiarteczki czy połóweczki, żeby to dokorygować, ale tak to żyjemy bez okularów. Olu, jeżeli chodzi o tą korekcję presbiopii, mi nasuwa się jeszcze kolejne pytanie. Na jakim etapie presbiopii dobrze jest wykonać taki zabieg? Ponieważ musimy być świadomi tego, że to widzenie w bliżej również ulega zmianie. W wieku około 40 lat możemy odczuwać pierwsze symptomy, że nam się źle czyta z bliska i to już owszem nazywamy presbiopią, ale wartość tej korekcji, która potrzebna jest do bliżej, ona się zmienia i w zasadzie moment taki stabilny, o ile on można określić, że jest na amen stabilny, pewnie jest dopiero około 55 roku życia. Czy w takim razie ten młody presbiop ma szukać ratunku w operacji laserowej, czy ma czekać jeszcze dobre 10 lat na to, aż jego presbiopia będzie, że tak powiem, już bliższa wartości końcowych i potem ewentualnie sobie ćwiartkami, połóweczkami dokorygowywać. Jak ty to widzisz? Jeśli chodzi o samą filozofię presbionda, to presbiont ogólnie zakłada, że operujemy pacjenta na ten stan akomodacji, który jest i presbiont zakłada, że ten dodatek do czytania będzie rósł i zakłada, że kiedy on będzie przyrastał, to możemy pacjenta dolaserować.
Rozumiem. Więc istnieje tak jakby opcja do laserowania wtedy, kiedy już pacjent zaczyna znowu odczuwać dolegliwości. Przy czym tu też jest tak jakby haczyk taki mały. Możliwości tak jakby lasera pozwalają nam do, w sensie albo inaczej założenie samego presbionda, pozwala nam skorygować do mniej więcej tą wadę wzroku tak do około 2 dioptrii, w zależności od tego, jak uda nam się wytworzyć aberrację na rogówce, no tak 2 dioptrie to jest maksimum. Więc jeśli rzeczywiście pacjent nie pracuje bardzo dużo w bliżu, to rzeczywiście presbion powinien mu wystarczyć tak jakby w całym jego okresie presbiopii. Ale jeśli rzeczywiście mamy bardzo duże wymagania wzroku do bliżu i będziemy już, tak jakby pojawi się ta pełna presbiopia, która wynosi około 2,5 dioptrii, czyli tak jakby więcej niż pozwala nam zrobić presbiont, no to wtedy rzeczywiście być może te okulary będą po już tym całym okresie i po dolaserowywaniu tak jakby bardziej potrzebne. Przy czym jeśli rzeczywiście pacjenci mają bardzo duży dodatek, czyli są już rzeczywiście po 50 roku życia i mają bardzo duże wymagania wzroku w bliżu, to wtedy można rozważyć zabieg RWS, czyli refrakcyjną wymianę soczewek, ponieważ wtedy implanty wewnątrzgałkowe są w stanie tak jakby skorygować pełną presbiopię, powiedzmy. Czyli są jeszcze alternatywy. A czy idzie zamodelować widzenie takiemu presbiopowi? Czyli na przykład soczewkami kontaktowymi, czy... Właśnie niestety w ogóle nie. W sensie niektórym się wydaje, że tak, ale nie. To wynika z tego, że po prostu optyka soczewo-kontaktowych jest zupełnie inna niż ablacja laserem. Tak jakby od strony optycznej to są zupełnie inne warunki widzenia. Czasem zdarza się, że my próbujemy pacjentowi zasymulować taką monowizję, która będzie po presbiondzie, ale z reguły to widzenie w soczewkach jest gorsze niż jest po zabiegu, bo po zabiegu po prostu jest lepiej zrobiona ablacja, a soczewka ma taką optykę, bym powiedziała, zwykłą. I to też jest bardzo ważne, że my to symulujemy nie wcale soczewkami multifokalnymi, które mają zupełnie w ogóle inne działanie niż tak jakby sama ablacja laserem, tylko po prostu z soczewkami jednoogniskowymi, bo to jest bardziej teoretycznie zbliżone do tego, co nam zrobi laser na rogówce. Ale nie, w sensie zawsze pokazujemy pacjentowi gorsze widzenie niż to, które jest przed zabiegiem, czy po zabiegu, przepraszam, po zabiegu. Świetnie, dziewczyny, tak świetnie opowiadacie, że w ogóle nie mam ochoty wam przerywać, zadawać jakichś dodatkowych pytań, ale są. I jeszcze raz chciałam powiedzieć, że w ogóle ilość pytań nas bardzo cieszy i w razie gdyby były jakieś kolejne, to śmiało zadawajcie, bo w następnej optogatce najwyżej je zadamy po prostu Oli. Pani Aleksandra pyta, jakie szczegółowe badania wykonywane są podczas kwalifikacji do laserowej korekcji wzroku? Czy przyjmowanie leków, na przykład hormonalnych przez pacjenta, ma wpływ na kwalifikację do zabiegu? Jeśli chodzi o leki hormonalne, zależy jakie leki hormonalne. Jeśli chodzi o antykoncepcję, nie, chociaż antykoncepcja lubi robić suche oko, więc tutaj lampka się powinna specjalnie zapalić, że może warto takiego pacjenta podowilżać na przykład przed zabiegiem albo bardziej intensywnie podowilżać po zabiegu, żeby ta suchość oczu nie była dolegliwa. Jeśli chodzi o inne hormonalne, to już jest indywidualna sprawa. Chociaż w większości przypadków ja się nie mogę sobie teraz przypomnieć, żeby któryś z naszych lekarzy kazał tak jakby odczekać i odstawić leki. Jeśli chodzi o to, jak wygląda badanie. W każdej klinice procedura może być trochę inna, chociaż ogólnie takimi najważniejszymi badaniami no to jest oczywiście wyznaczenie korekcji pacjenta i stan jego procesu widzenia, czyli właśnie również ustawienie oczu, powinniśmy uwzględnić jakieś parametry akomodacji i tak dalej. Potem jeśli chodzi o takie badania, bym powiedziała, my to nazywamy ładnie sprzętowe, to jest topografia rogówki, gdzie bardzo dokładnie możemy powiedzieć, jaki kształt ma ta rogówka, w jakim miejscu. Dzisiaj mamy też fajne topografy, które od razu mierzą nam grubość rogówki, więc w bardzo dokładny sposób właśnie musimy też ocenić na całej powierzchni tej rogówki, czy ona ma właśnie odpowiednią grubość. Warto też wykonać OCT rogówki, czyli OCT, czyli optyczna tomografia koherentna, czyli po prostu skany tomograficzne tej rogówki. Ocenia się również śródbłonek rogówki, to jest taka najbardziej wewnętrzna warstwa rogówki, która jest, i ten śródbłonek jest bardzo ważny, żeby ta rogówka właśnie była zdrowa, więc to też trzeba ocenić. Jest również badanie po kroplach, gdzie specjalista ocenia, to już z reguły lekarz, siatkówkę, czyli w środku oka, czy się wszystko dzieje w porządku. My również wykonujemy biometrię, czyli sprawdzamy właśnie długość gałki ocznej i odległości pomiędzy różnymi rzeczami wokół. Co my jeszcze robimy? Ciśnienie sprawdzamy wokół na pewno.
i sprawdzamy aberometrię właśnie, czyli właśnie aberrację oka, czyli te zniekształcenia takie optyczne. I to nie jest żadne badanie diagnostyczne, tylko to jest nam potrzebne do zaprojektowania zabiegu potem. I tak się zastanawiam, po sprzętach sobie teraz przypomnieć, co robimy, bo mamy taką zdrowia u nas w Unice. Tutaj, no to wszystko. No i OCT rogu, siatkówki też robimy, czyli tomografię właśnie oka w środku też wykonujemy. To jest niesamowite, bo robimy. Zapisując się na samą kwalifikację, możemy mieć naprawdę fantastycznie prześwietlony układ wzrokowy. Ja wiem, że kwalifikacja nie przeszła, ale może warto, żebym samą kwalifikację podjęła, bo przynajmniej będzie od A do Z cały układ wzrokowy przebadany. Tak, wszystko przebadane. Drodzy Państwo, my tu mamy jeszcze dwa pytania. Pozdrawiamy serdecznie Klaudię Marię Żelazowską, która była gościem naszej poprzedniej optogatki. Super, że nas oglądasz. Pytanie już było, także zupełnie się nie gniewamy. Jak będziesz miała ochotę później obejrzeć powtórkę, to zapraszamy serdecznie. Jest jeszcze pytanie od pani Agaty, która pyta o ekwiwalent sferyczny, ale tu już myślę, że dużo lepiej będzie w formie pisemnej to pytanie, jakby na to pytanie odpowiedzieć. Tak, tak nam będzie łatwiej i tutaj też myślę, że my sobie spokojnie z tym poradzimy. Już Oli damy spokojnie spędzić ten wieczór już może bez nas. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy. Myślę, że w świetnej frekwencji dobrnęliśmy do samego końca. Spotkanie trwa już godzinę, także to jest taki nasz maks. Staramy się dłużej nie trzymać widzów w niepewności, ale już dzisiaj obiecujemy, że drugie spotkanie się odbędzie, także jakbyście chcieli jeszcze jakieś pytania zadać, a nie zdążyliście dzisiaj, albo jakieś inne się nasuną w trakcie kolejnego, nie wiem, tygodnia, to spokojnie będzie można je zadać, także się nie martwcie i zapraszamy na kolejne optogatki. Ja może wymienię, jakie pytania nas czekają, tak bardzo z grubsza. Będziemy pytać, co u pań planujących ciąże albo które są po ciąży i są w trakcie karmienia, czy one mogą też rozważać zabiegi, jakim możemy się spodziewać ewentualnych powikłań po zabiegu. Czy pacjenci często wracają na kontrolę, zgłaszając się z jakimś pogorszeniem widzenia. Przepytamy trochę Olę też o tą stronę taką, wiecie, nie tą jasną, reklamową, ale o ciemną stronę ewentualnie zabiegów laserowych. Także najbardziej lubię mówić o ciemnych stronach. Także kolejna optogatka, kontynuacja tematu, będzie na pewno zaskakująca. A jeżeli chodzi o pytanie Klaudii, ja sobie pozwolę Klaudię cię jeszcze przetrzymać, jeżeli nadal jesteś z nami, bo to, co mi przychodzi do głowy, my myślimy o zabiegu laserowym jako o pełnej możliwości otwarcia furtki do wszelkich sportów, ale musimy mieć świadomość, że jest to zabieg wykonany na przedniej powierzchni rogówki i tak jak Ola świetnie to nazwała, to jest to taki zabieg kosmetyczny w zasadzie, z medycyny estetycznej na tej rogówce, a nie leczy nas to z problemów, jakie ma oko na samym dnie, związanym ze siatkówką. I jeżeli wcześniej lekarz na przykład nam nie zalecał wykonywania sportów siłowych, zbyt dynamicznych i tak dalej, to niestety my nadal, nasze oko posiada tam swoją wadę wzroku technicznie, my tylko mu kosmetycznie, że tak powiem, pomogliśmy lepiej widzieć. I myślę, że to jest też temat do rozwinięcia jeszcze na kolejnym spotkaniu, także Klaudia, wpadnij do nas jeszcze. Tak, to jest bardzo dobry punkt, Alicjo, co powiedziałaś, to znaczy, że jeśli coś się dzieje w środku oka, to to się nie zmienia po laserowej korekcji wzroku i trzeba o tym pamiętać. Tak jest. Tak. Okej, okay, to my Wam bardzo dziękujemy, to było fantastyczne spotkanie. Ja również dziękuję. Będzie kontynuacja, dopytamy Olę, kiedy może, ale mam nadzieję, że niedługo, bo musimy ją odpytać dalej. Świętujcie dalej ten dzień kota. I do usłyszenia niedługo, pa, pa. Dziękuję. Dziękujemy, dobranoc. Dziękuję za miły wieczór. Dobranoc.